Czy chemia może wyjaśnić informacje w DNA? Trzecim podejściem, które wspomniałem dla wyjaśnienia pochodzenia, w zasadzie wyjaśnienie wszystkiego dla Jacques Monod, jest to podejście polegające na czystej konieczności lub prawie naturalnym, lub tego, co w badaniach powstania życia stało się znane jako samoorganizacja. Było wiele teorii, lecz przypuszczalnie najbardziej prominentną z nich było podejście precyzyjnego wyjaśnienia specyficzności sekwencji protein i innych krytycznych molekuł w komórce. I ideą za tą stojącą było to, że po prostu tak samo jak w krysztale soli występuje siła przyciągania, chemiczna siła, która jest odpowiedzialna za piękny porządek struktury kryształu, którym często jest sól, ma tu plusowy i minusowy ładunek. Plus i minus przeciągają, przez co macie piękną formę rozwijającą ten samoorganizujący się proces wytworzony przez chemiczne przyciąganie. Ta idea po raz pierwszy została przedstawiona jako pierwsza teoria samoorganizacyjna przez człowieka o imieniu Dan Kenyon i jego współautora, Garego Steinmana, w książce Biochemical Predestination, biochemiczna predestynacja. Mamy tu dziś profesora z uczelni Calvina, więc raczej powinien rozjaśnić, jest to biochemiczna predestynacja, nie kalwinistyczna. Ideą tego jest to, że macie siły przyciągania chemicznego, które odpowiadają za sekwencyjny układ aminokwasów, które pozwalają białkom składać się w swoją prawidłową strukturę, wypełnić swoją funkcję w komórce. Miano także nadzieję, że przypuszczalnie ta idea mogłaby być zastosowana do wyjaśnienia nie tylko specyfiki sekwencji w białkach, ale także w DNA, jak i w RNA. Okazuje się, że główny architekt tego modelu skończył sam na odrzuceniu swojej teorii i jest z tym związane wiele kroków, o którym mówię w książce. Ale chcę przejść do problemu próbowania wyjaśnienia pochodzenia informacji w DNA przez odnoszenie się do jakichkolwiek samoorganizacyjnych sił przyciągania. Dean Kenyon zdał sobie szybko sprawę, że istnieją empiryczne rezultaty ukazujące, że jego idea nie będzie działać dla protein. Były pewne małe różnice w przyciąganiu między niektórymi aminokwasami a innymi, ale nie korelowały z żadną znaną sekwencją w rzeczywistych proteinach. Na bardziej fundamentalnym poziomie zdał sobie sprawę, że jeżeli samoorganizacja będzie działać, to musi wyjaśnić powstanie DNA lub RNA, ponieważ te molekuły zapewniają informacje dla protein budulcowych. To jest najbardziej fundamentalna potrzeba dla wyjaśnienia. Więc mam ze sobą diagram. To jest strukturalna formuła molekuł DNA. I chcę, byście zauważyli parę rzeczy. Dla tych, którzy nie są chemikami, to będzie brzmieć z początku jak chiński, ale trzymajcie się mnie. Dwie strony molekuł DNA są stworzone z czegoś zwanego szkieletem cukrowo-fosforowym. Cukry są pięciokątami, fosfor to kółka. I szkielet molekuły nie jest częścią informacyjną. Jest to środkowy element, na którym informacja jest wpisana. Wzdłuż wnętrza cząsteczki są dwie kopie biegnące w przeciwnych kierunkach instrukcji informacyjnej. Są zakodowane przez te podstawy, które omawiałem z początku wieczoru. A's, C's, G's i T's, znane także jako zasady nukleotydowe. Ich specyficzne rozmieszczenie jest podstawą, która stanowi informację w cząsteczce DNA. Pytaniem jest, czy mógłbyś wyjaśnić specyficzny układ w DNA przez odnoszenie się do samoorganizacyjnych sił przyciągania? Czy chemia może wyjaśnić tę informację? Na moim obrazie są przedstawione pręty. Każdy z nich reprezentuje wiązanie chemiczne. Punkty połączeń, w których siła przyciągania łączy coś razem. Zauważcie, że pręty występują między każdym cukrem a fosforem. Zauważcie, że występuje także wiązanie między każdą z podstaw i pięciokątami w szkielecie cukrowo-fosforowym. Ale zauważcie, że nie ma żadnych wiązań między podstawą zawierającej informacje pionowej osi cząsteczek na ekranie.
Nie ma tam żadnych sił przyciągania. Nie jest to kwestia tego, czy te siły są różnorakie w sile, czy nie. Nie ma tam żadnych wiązań między tymi podstawami. Żadnych wiązań, które mogłyby wyjaśnić ich specyficzny układ. Zauważcie także, że macie wiązanie między podstawą a pięciokątem. Ale oto następujący mały fakt, który musicie znać. W każdym przypadku to wiązanie chemiczne jest tym samym. Nazywa się to wiązaniem glikozydowym. Dla chemików, dla notujących chemików. I to wiązanie pozwala każdemu z tych czterech podstaw połączyć się ze szkieletem z równą ustępliwością. Nie rozróżniają. To wszystko było prawdopodobnie trudne, ale teraz uczynię to prostym. Mam tu małą wizualizację przez wiadomość dla lokalnej społeczności. Skały w Lami Rada. Czasem daję tu z, bo moi studenci mówią, że to nawet lepsze. To, jak możecie rozpoznać, tablica magnetyczna. Mała metalowa tablica. Na drugiej stronie tych liter znajdują się magnesy. Występują więc tutaj siły przyciągania, siły konieczności, jeżeli wolicie, które wyjaśniają to, dlaczego wiadomość przybiera do środka. Jest to dokładnie to samo, co ma miejsce w DNA. Są siły przyciągania, które wyjaśniają, dlaczego wiadomość przybiera do środka, ale te siły przyciągania nie są w stanie rozróżniać. Mogę włożyć L tu, tu lub tu, gdziekolwiek zechcę. I zauważcie, że te siły przyciągania nie są w stanie determinować tego układu. Mogę zniszczyć ten układ i stworzyć inny bardzo łatwo. Pozwólcie wyłożyć mi to wam przez pytanie retoryczne. Zniszczyłem wiadomość. Wróćmy do wiadomości. Rox, upuściłem jedną. Pomówmy o wiadomości, którą miałem na początku. Czy była ona rezultatem? Czasami te wizualizacje są bardziej problematyczne niż są warte. Co ja tu teraz mam? Lada remenara si. Nie, to nie jest dobre. Czy wiadomość, którą miałem na początku, była rezultatem magnetyzmu? Nie, to jest punkt kluczowy. Powracając do DNA, wyjdę z tego problemu. Wróćmy do obrazu DNA. Dziękuję. Zobaczcie na cząsteczkę DNA. Nigdy nie otrzymałem aplauzu za pomieszanie wizualizacji wcześniej. Sednem, które poczyniłem od DNA, jest to, że rozmieszczenie podstaw, które stanowi zapis informacyjny cząsteczek DNA, nie jest rezultatem chemicznego przyciągania, które spaja te cząsteczki razem.